witajcie w kolejnym filmiku. Czas. Start. Zrobimy sobie twardego save'a. Gdyby coś nam poszło tutaj nie tak. Wracamy do gry. Co robiliśmy w tamtym filmiku? Rozwiązywaliśmy tutaj problemy z biesem, czy też czartem bardziej. Zdobyliśmy kolejny, oczywiście kolejny mutagen, składnik odwaru. Obcych na wyspach nie było. A teraz idziemy po trola. Witaj, Wiedźminie. Przychodzę w sprawie zaginionych górników. Może będę w stanie pomóc. Mów, co się stało. No, chodzą słuchy, że w górach na północ stąd jest srebro, a nam pieniądz potrzebny, żeby wyszykować drakary na rajdy. Wysłaliśmy paru chłopców, żeby zobaczyli, ile prawdy w plotkach. No i nie wrócili. Oczywiście stały element. Trzeba zacząć od poszukiwań. To trwa i winduje koszty. Byle nie za wysoko. Okej. Okay. Jak dojedziemy, powiedzmy, do 300. No, trochę żeście przeszarżowali, ale chyba się dogadamy. Już trzeba uważać, więc wjeżdżamy sobie. No, tu już powinno być dobrze. O. No, trochę żeście przeszarżowali, ale chyba się dogadamy. Okej. Okay. No, dobra. Parę koron mogę w sumie dorzucić dla dobra naszych chłopców. Zgoda. Niech będzie tyle. Bierzemy zlecenie. Srebra w górach może nie być, ale potwory są na pewno. Sprawdzę, czy górnicy ich nie spotkali. Dzięki, Wiedźminie. Czekamy, aż kot przestanie działać. Drzewie tylu obcych na wyspach nie było. Więc czemu ja tutaj zaznaczyłem? Muszę zdjąć ten znacznik stąd, on już jest niepotrzebny. Okej, okay, o tu. Kawał drogi. Możemy się tutaj otrzeć jeszcze o ten pytajniczek, bo kto nam zabrał. Także ja sobie od razu na niego pójdę. Tylko tutaj trzeba uważać, słuchajcie, jak już tak biegniecie, żeby się nie wpierniczyć. Trzeba jeszcze też sprawdzić sobie, czy tutaj już... Na pewno zabraliśmy wszystko, co było do zebrania, ale chyba tak. Hej! Co tutaj będzie? Mi się wydaje, że to będzie jakaś krypta. Tam trzeba będzie te upiory. Zobaczcie, tu jest góra. No właśnie. Sobie ją po prostu obejdę dookoła. O, jest! Upiory. Jak to zwykle bywa. To jest właśnie potęga alchemii. Myk, myk. Widzicie, nawet nie musiałem nakładać oleju. I kańskie łuki. Jak widzicie... A, i one tylko, że tutaj nam gra przenosi na górę, nie wiem czemu. Zawsze chyba tak miałem, że tutaj mi przenosiło... Widzicie szczątki upiorów na górę. To nawet nie wiem, co to jest, chyba też szczątki upiorów. Dobra. Pamiętacie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy już na Skellige. Tu wszystko będzie silniejsze, twardsze. O proszę, ale też lorany się trafiają w pniach. Silniejsze, twardsze niż na kontynencie. To nie znaczy, że nie mamy tutaj powoli i po drodze. Pamiętajcie, że nekery to są ogrowate. Mnie się przynajmniej zawsze często mylą z
Tu pojadamy. No zobaczymy. I dokładnie tak się to robi. Na alchemii. Jeszcze jedna ofiara. Oho! To jest bardzo ważne. Przeczytajcie ten list. Fajnie, że to znaleźliśmy. Zdaje się, że to jest to, co myślę. Bierzemy złe wieści, kochani. Zaraz po zakończeniu zadania przekażemy te złe wieści. Fajnie, że to znalazłem. Tylko tak, jest 10:05. Mam nadzieję, że mi się uda trafić w odpowiedni czas. No proszę. Jest jakiś... Dobrze, że go zlikwidowaliśmy, bo jednak zagrożenie by stwarzał. Przekażemy te złe wieści. Komu trzeba, czyli Kowalowi w Keltrowę. Widzicie, gdybym tutaj nie łaził, to bym zapomniał o tym. Dobrze, że te nekery zwróciły moją uwagę. Dlatego też nigdy nie powinno się, prawda, odpuszczać takiego. Popatrzcie, tu jest na przykład co? To twój zły dzień. Doskocz się! Dalej, dalej! I tak to się robi. Miecz lodowy. Całe kuliu trzeba zwrócić. Widzicie, nawet zapomniałem o tym zadaniu. Nie wiem, czy ja go już nawet nie zwróciłem. Bo jak zwróciłem, to mamy problem. Właśnie, zobaczmy, jak wygląda to w zadankach. Słuszmy. Nie. Linia poboczne. Miecz rodowy. Jest. Aha, dobrze, wszystko jest w porządku, nic złego się nie dzieje. Ot, tak sobie po prostu skręciliśmy w boki, zabiliśmy kilku złodziei. Wyobraźcie sobie, jak to działa na pełnej alchemii. Aż mi się, wiecie co, przypomniał właśnie ten... Skądś mi się ten obelisk przypomniał. Nie wiem, czy wam ten obelisk czegoś nie przypomina, bo mnie przypomina trochę. Wzgórze Sodby. Też liczcie się z tym, że mogą być to jakieś insektoidy. Obóz górników. Może będą jakieś ślady. Jesteśmy. To chyba jakieś powarkiwanie wilczków słyszałem. Najpierw wyzbieramy, co jest do zebrania. Ślady są aż nadto wyraźne. Trafili na bogate złoże, ale coś poszło nie tak. Mamy rudy srebra, pięknie. No już jeden wilczek do nas idzie, chyba, a nie, zrezygnował. W takim razie my chyba będziemy musieli pójść do niego. Ludzkie ślady. Fajne miejsce w sumie na obozowisko. Oczywiście zrobimy sobie save'a. Jest i wilk. Jesteś paskudny. No, dość szybko poszło. Ślady oczywiście. Ale patrzcie. Zdaje się, że znalazłem rany jakby od tępego narzędzia. Klatka piersiowa zmiażdżona do szczętu. Dobra.
Tam, no, ja widziałem, że one tam biegają, tak, tak. Ktoś tu się czołgał, ktoś ze złamaną nogą. Wilki będą nas atakować, to jest... Będzie ich dużo. Zobaczcie, jak powyłamywane. Tych drzew nie złamał wiatr, tylko coś, coś dużego. Coś, co mamy za... że to pchnięcie wystarczy na niego, ale... Ale nie wystarczyło. Pamiętajcie, sprzątajcie po sobie. Jeśli nie chcecie, żeby wam się gule zalęgły, bo zwłoki, jeśli takowe zostawicie, będą przyciągały trupojady. Pokruszone kości ludzkie. Wygląda na to, że to troll skalny. Trochę śmieszne, prawda? Że... Trolle... To jest ten nasz łup-łup. I nekery, prawda? Różnica jest znaczna, prawda? Tak w trybie życia, jak i w... prawda, w wielkości. To jest ten nasz łup-łup. Ale są jednak do jednej, prawda, zaklasyfikowane do jednej grupy. Ale to już nie mnie oceniać. Łup-łup jest tutaj. O, już go słyszymy. Tak jest. Jest martwy. Nie musimy tutaj się... Rozległe stłuczenia i zadrapania, połamane kości. Czyli ewidentnie robota trolla, a to co? A, złoże chyba. Rudy, po które przyszli, za które zginęli. Było się z trollem dogadać. Dogadać się z trollem. Boże, co ja. Ale niestety tak już ludzka ekspansja przebiega. Trzeba tutaj z tym trolem, ewidentnie, i znowuż będziemy chyba walczyć w ciemności. Będziemy chyba walczyć w ciemności, więc ja od razu sobie... Czekaj, chcę porozmawiać. Co on taki błyszczący? Rozmawiać? Dobra. Ale ty spokój, bo jak nie, ja ty łup, jak tamtych. Właśnie. Czemu ty ich łup? Weź mi w dom. Ja mówię, człek i won, a oni łup, łup w moje kamienie. To ja łup. To ci nie ujdzie na sucho. Dobra, na szybko. Tak właśnie działa alchemia. Po co? Po to. Po mutagen trolla, tak jak wam mówiłem. Pewne miejsce, gdzie go znajdziemy. I mamy też i trofeum. A, tylko coś tam zapomniałem zrobić. Oczywiście. Zapomniałem, pamiętajcie, że jak zdobywamy nowe trofeum, gra nam podmienia jedno na drugie. Teraz mamy trolla, a ja zapomniałem tutaj uprzednio już wsadzić świniopasa. O, widzę, nam się trochę już, mamy 120 na 170, tak więc trochę nam się nazbierało tego. Możemy jeszcze tutaj przeszukać tą pieczarę jego, ale wątpię, żebyśmy tutaj... O, to z drugiej strony. Jakieś beczki. No coś tam mógł nazbierać. I chyba nawet nazbieram.
ukrywam, że liczyłem też i na jakiś alkohol, który jest potrzebny. Popatrzcie tutaj, co się jest u góry. O, nie wiem, czy tam wejdziemy. Ciekawe. Ciekawe, co tam jest. Chyba tylko jakieś przejście. Niestety będziemy się musieli męczyć. Bo kot jeszcze działa. Takich pni też nie omijajcie. Proszę bardzo. Widzicie? Coś do nas biegnie. Tutaj tych wilków jest dużo, wiecie? Ale już chyba nie będę go... Trafiliśmy do obozowiska. Z obozowiska możemy sobie spokojnie przez punkt szybkiej podróży przemieścić się w pobliżu zleceniodawcy. Proszę bardzo. I zaraz zobaczymy, która jest godzina, bo to będzie ważne. Słyszałem, że macie w górach srebro. 15:29. Ale zabrać go nie idzie. Przybłęda. A co? Żyły są za głęboką skalę? Nie. W tych pieczarach coś mieszka. Coś, co zabije każdego, kto wejdzie z Kilofem. Już nie mieszka. Dlaczego tak patrzę na ten czas? Bo tamtego kowala można do niego dotrzeć tylko w konkretnych porach dnia. Już jest 15. Nie chcę medytować, bo przez medytację, prawda, stracę działanie odwarów. No, jest właśnie kolejne z ograniczeń. Drzewie tylu obcych na wyspach nie było. Witaj, Wiedźminie. Myk. Znalazłem górników. Weszli do jaskini trolla i zastali go w domu. Nikt? Nikt. Nikt. Ale i troll nie będzie sprawiał kłopotu. Marna to pociecha. Mimo to nagroda się należy. Masz i szerokiej drogi. Cudawstwo. Dobra. I tak jak wam obiecałem, odwar z trolla. Odwary mamy zaliczone. Barwniki tu możemy sobie porobić. Jakieś tam. No tu z reguły brakuje tych składników alchemicznych, ale chyba wszystkie recepturki też mamy. Krasnoludzki spirytus, biała mewa, alkahest, to jest, popatrzcie, zawsze tą arenarię. Nalewka z mandragory, te wszystkie, to wszystko miejcie, nawet głupie butelki. Bo substancje alchemiczne przydają się także do tworzenia, prawda? Niektórych pancerzy. Trzeba, prawda, wyrobić takie składniki, gdzie tam się jakieś albedo, rubedo, nigredo przydaje. Zdaje się, coś takiego miałem jak niedźwiedzia robił. Ciężko było ubić to cholerstwo? Nie. Ubiło się i tyle. Słuchajcie, zaryzykujemy. Docker Trollbe. A jak nie, to sobie po prostu tutaj poskaczemy po wyspach. Żeby trafić na odpowiednią godzinę. I teraz tak, ja biorę to zadanko. Biorę to zadanko. Złe wieści. Proszę bardzo. Tak, do kowala. Tylko pamiętajcie, że kowal nie zawsze jest dostępny. Dziękuję sobie teraz. Interesuje cię broń? Tutaj każda sztuka ma swoją historię. Teraz akurat jest dostępny i proszę bardzo. Chyba mam coś, co powinno trafić do ciebie. List od matki? Pisze, że siostra miała go przywieźć. Skąd go masz? Powiemy mu prawdę. To są twardzi ludzie. Natknąłem się w lesie na ciała ludzi zabitych przez potwory.
Znalazłem list przy jednej z martwych kobiet. Singa nie żyje. Tyle razy mówiłem jej i matce, żeby się przeprowadziły do mnie, zamiast siedzieć na Faraoe. Próbowałem. Muszę wysłać kogoś po jej ciało. Przykro mi. Dzięki, że mnie powiadomiłeś. Inny by się nie pofatygował. Proszę, weź to. I pięknie. Czyli tutaj, jak widzicie, dostępny w tym przypadku chyba o każdej porze. Fajnie, że to sprawdziliśmy. Zadanie wykonane. Pięknie. A my co? A my się zastanawiamy. Wrócimy oczywiście sobie do... Pijak z Oxenfurtu. Czemu nie? Tajemnica wsi Stegny też jest fajne. Myślę, wiecie co, że tak. Zaczniemy od tych najniżej punktowanych. Potwór z bagiem. Dobra. To na Krzybuchowe Moczary chyba będziemy musieli polecieć, z tego co pamiętam. Zaczniemy od tych najniżej punktowanych, a skończymy sobie na tych najwyżej punktowanych. Tak sobie myślę. No proszę bardzo. Tutaj gdzieś zdaje się... Tu. Czy na pewno tu? Tu jeszcze zajrzymy. Tutaj są chyba bandyci albo coś. Ale tak, tutaj też coś miałem przeszukać. Zobaczymy. Na razie lądujemy na Krzybuchowych Moczarach. I jeszcze ten tutaj, jak już tutaj będziemy, to ten chociaż tutaj pytajniczek, może nawet do tego się przejedziemy. Spróbujemy to wszystko pozałatwiać, jak już tu jesteśmy. Tam gdzieś zdaje się jeszcze leżały zwłoki ojca guślarza, ale to chyba już załatwiliśmy tę sprawę. Podejrzanie długo mi się ładuje. Dobra. I od razu lecimy. Tu już jest pusto. Mówię oczywiście o ludziach. To potworów nie brakuje. To już nie stanowi najmniejszego problemu. Po prostu się przez nie przebijamy. Ja pójdę chyba, wiecie co? Zrobimy tak. Ja pójdę najpierw do tego pytajniczka tutaj. Później do tego zleceniodawcy. I tutaj gdzieś chyba w tych okolicach tej chatki, czy coś takiego. Będziemy mieli... Ten nie będzie miał sobie pieniążków. One są tak charakterystycznie, słuchajcie, jakimś takim mchem obrośnięte zwykle, te, prawda, które mają. Widzicie, tutaj jest... Tu uważajcie, bo tu gdzieś jest... miejsce, gdzie jest dość... dużo szkodliwych oparów. Co tutaj było? Czy miejsce mocy? Raczej nie. Uważajcie na te opary. Oczywiście, gdybyście chcieli się na nie uniewrażliwić, gdzie już mógłby być problem. Aha, to jest tylko niewinne gniazdo potworów. Trochę tu tego natłukliśmy, ale tak jak mówię, tutaj wilga, kochani, w pogotowiu. Gniazdo trzeba zniszczyć. Z
Stąd wychodzą utopce. Najlepiej wysadzić to miejsce. No, oczywiście, że tak. Pamiętajcie, uciekajcie po podłużeniu ładunku. Myślałem, że tego potwora... On przyjdzie do nas. Się naprawdę opłaca później robić, bo jeszcze sobie można ciutkę. Mamy też i kości potwora. Dobra, i uwaga, tak jak mówiłem, uwaga na te opary. Zdaje się ta chatka, którą miałem przeszukać. To nie jest zwyczajna mgła, ten zapach. Zgadza się. Jakby metaliczny. Tak, ale najpierw idziemy jednak do tego zleceniodawcy. Jednocześnie pamiętajcie, żebyście unikali. Możemy, tak jak mówiłem, później wilgą się na tą mgłę uodpornić. To jest taka chatka. Już się robi nieciekawie. Tu będzie nasz zleceniodawca. Jak już się pali, to znacznie łatwiej go zabić. Iluzja. Kto to jest? Ślady pazurów są różne, czyli żeruje to kilka osobników. To już w zasadzie chyba... Albo wziąłem zlecenie, albo pominęliśmy, prawda, etap targowania się. I uważajcie. Aha, czyli ona trująca aż taka nie jest, ale powietrze. Patrzcie. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Otwór musiał uderzyć z ukrycia. Pamiętam, gdzieś było sporo jakichś beczek do przeszukania, też pakunków, to chyba tutaj. Ciało zgniło prawie do szczętu. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Fajnie jest, od razu sobie to sprawdzać w bestiariuszu. I on tu gdzieś powinien być. Łup, ten ignis coś tam. A nie, to jest mglak, przepraszam, to jest trupojad. On jest na początku, jak weźmiecie to zadanie, jakbyście chcieli tam w początkach rozgrywki je brać, to jest potworem dość trudnym do pokonania. Widzicie, czyli mój błąd kolejny. To nie jest trujące, ale pozbawia nas. Pozbawia nas tlenu, powietrza. Popatrzcie, tu już sobie to układamy. 132 na 170, jeszcze sobie damy radę jakoś. Przeciw trupojadom oczywiście. Iluzja, czyli ja się nie zastanawiam, czy by tutaj księżycowego pyłu nie zastosować. Może go troszeczkę osłabi. Ale bez kaganka... Wróćmy. Bez oka na haleni nawet nie podchodź, prawda? Popatrzcie, powietrze szybciutko nam się kończy. Rozejrzyjmy się.
są silne, to chyba przez tę mgłę. Są znacznie silniejsze niż zwykłe. No, przypominam, że... Popatrz, to jest chyba jakieś wyjście zapasowe. Przypominam, że mglaki też nie są takie słabiutkie. Ciężko by było z nimi się tutaj. Ale my idziemy tam. Ten duży jest już... Rzekłbym całkiem. Dlatego ja nie zamierzam się z nim bawić. Teraz się pokażę. Paskudna bestia. Jak ładnie się pali. I tyle. I mamy trofeum. Tutaj skończcie z nim sprawę jak najszybciej, bo z tego co pamiętam, to tutaj ma dużo swoich kumpli mglaków, które nie są zbyt sympatycznymi stworzeniami, ani na pewno nie są łatwe do pokonania. I znowuż nasze trofeum. Przemieszczamy je sobie tu. Tak. Trochę się już nam tego nazbierało tutaj, zaraz trzeba to wszystko pozrzucać. Oczywiście sejwik. Możemy sobie tutaj przejrzeć kryjówkę. Ale wątpię, żebyśmy coś tutaj ciekawego jeszcze znaleźli. No nie. Dobra. Zadanie... jakieś wejście znaleźliśmy. Teraz zobaczymy, gdzie w ogóle to jest. Tu jest jeszcze pytajnik. Strasznie... Aha, ten już możemy sobie ściągnąć. Strasznie mnie kusi jeszcze, żeby do tego pytajnika dojechać tutaj. Zrobić z tym porządek i mieć to z głowy. Jak już tu jesteśmy. Jasne, tutaj będą typowo... Ale jesteś paskudny. Potwory, oczywiście typowo bagienne, prawda? O, księży Gron. A, tu ci bandyci, to tylko zmiana miecza. Tak, biegniemy do tamtego łucznika, który nam może... Biegniemy zygzakiem, prawda? Tak jest. Tutaj są, zdaje się, jakieś łupy, czy coś. Oni tutaj mieli właśnie... Zobaczcie, jak się pochowali. Oczywiście, gorzała też musi być. Obowiązkowo. Inek. Dobra. Kochani, także ten pytajniczek już nie będzie nam spędzał snu z powiek, że się tak wyrażę.
Wydaje mi się, że tutaj widziałem jakiegoś potwora. Dobrze mi się wydaje. Spolujemy. Spróbujemy zwrócić. Na siebie ich uwagę. Działajcie z zaskoczenia, to żaden wstyd. Jak widzicie, znaki nam też znacząco wzmacnia. Nawet powiem wam szczerze, że cieszę się, że tutaj przerobiłem jeszcze ten build. Bo wyciągnąłem z niego co chciałem. Dlaczego idę na przykład, a nie jadę? Nie chcę niczego pominąć. To już ładnie. Jest i nasz zleceniodawca. Zobaczymy, jak to się teraz potoczy, bo gdybyśmy zaczęli od negocjacji z nim, to całkiem... O ile nie zacząłem, to całkiem inaczej by wyglądało. Panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Potwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi. Gdybyśmy tutaj z nim negocjowali, wynegocjowalibyśmy coś więcej, o ile dobrze pamiętam, to wtedy on by nas poprosił o odroczenie spłaty. No, mogłem zacząć od niego. Tu jest, popatrzcie, jakaś chatka na bagnach, bo tutaj już byliśmy chyba koło tego. Jakieś ruiny. Dobrze, kochani, kończy nam się powoli czas nagrywania, więc my tak, kierujemy się oczywiście w stronę punktu szybkiej podróży, jednocześnie wybierając sobie następne zleconko, no, które tam jest, aha, barciowe widziadło, czyli teraz, kochani, co, czyli teraz będziemy pracować dla niziołków, fajne, szybkie, miłe zlecenie. Słuchajcie, później jak sobie już to wyrobimy, to się weźmiemy za to, co ewentualnie można tutaj znaleźć, jeśli chodzi o elementy, prawda, elementy, o schematy do wiedźmińskich rynsztunków. A na końcu sobie zrobimy pytajniczki. Będziemy mieli tą welem i oczywiście później Nowigrad zrobione, załatwione. Powiem wam, że te mglaki już takie łatwe nie były. Świetny, klimatyczny, naprawdę quest. Tu będziemy musieli... O, popatrzcie, wieś Sztygary, jeszcze można się tu przejechać. No to później. Do miodosytni Majersdorfów. Czyli nasze niziołki zajmują się produkcją miodu. Prawdopodobnie najchętniej pitnego. Mamy jeszcze 50 sekund, więc słuchajcie, zrobimy tak. Sobie tutaj odejdę na bok, co by nam nikt nie przeszkadzał. Ja wam, kochani, już teraz podziękuję za to, że jesteście, oglądacie, komentujecie, subskrybujecie i wytrzymujecie ze mną te moje fochy i pomyłki. Garść fajnych linków ciekawych znajdziecie jak zwykle w opisie pod opisem filmiku, a tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.